Siemaneczko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym postaram się wyjaśnić, jak działa określona talia. A dzisiaj jest wam co pokazywać, bo królowa pająków sprawiła, że ja z brązu 3, w którym utknąłem na chwilę, wybiłem się do Silvera 4. Tak jest, widzowie. Dzisiaj bardzo ciekawa talia. Właśnie macie okazję ją zobaczyć. Testowałem ją na live i trochę pograłem. Dosłownie przed chwilą, więc jeżeli pamiętajcie, że inaczej, że jeżeli jeszcze nie wpadliście do mnie na Twitcha, tutaj gdzieś tam poniżej macie link do niego. W opisie również. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie. Dlaczego akurat na Twitcha? Bo tam jestem w stanie komentować na bieżąco, rozmawiać z wami. Pamiętajcie, że na YouTube nie zawsze zobaczę wasze komentarze, a tam praktycznie jestem do waszej dyspozycji. Tam możemy grać jeden na jednego, wszystko robić na bieżąco, pytać, mówić, jakie są talie najlepsze, jakie nie. I streamowanie sprawia mi ogromną frajdę i mam nadzieję, że ta frajda przekuwa się też dobrą atmosferę i chciałbym, żebyście czasem wpadli, żebyście mnie też ocenili, skrytykowali albo powiedzieli mi najzwyczajniej w świecie, jak grać w Runeterre. A teraz krótkie wyjaśnienie, jak działa ta talia i na czym się skupia. To jest tak zwana talia agro. Jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z Elis, królową pająków. I tak naprawdę cała talia składa się z tych nieszczęsnych pająków. Ale pewnie większość z was, jeżeli dopiero zaczynacie, nie wie, co to jest agro. Agro opiera się na bardzo tanich jednostkach, typu koszt 1, punkt akcji 2, 3 i zadaniu jak największych strat w tych pierwszych, początkowych rundach. I tutaj jest to możliwe za sprawą właśnie Elis. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, że niektóre z tych pająków mają coś takiego jak postrach, a więc karty, które mają mniej ataku niż 3. 3 jest również wliczone w możliwości blokowania, ale poniżej tych 3 punktów karta nie jest w stanie zablokować innej karty z postrachem. A więc co jest bardzo ważne, że we wczesnym etapie rozgrywki, w pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie atakujecie jednostkami z postrachem, które rzadko są w stanie wejść z kimś w szranki, dlatego że nie mogą ich przeciwnicy w jakiś sposób wykorzystywać swoich kart do blokowania. Druga ważna sprawa to właśnie ta ilość. Agro opiera się na ilości i taniości. Tych kart zobaczycie, że można rzucić bardzo dużo. I w międzyczasie pojawiają się też karty buffujące, bo tak jak na tym chyba nam zależy, żeby te pająki były mocne, silne i atakowały zawzięcie przeciwnika w każdej z rund. Czy to jest trudna talia? Uważam, że nie. Jest to jedna z prostszych talii. Jeżeli chcecie takiej talii pod agro spróbować, a za bardzo nie pasuje wam Draven Jinx, które wydaje mi się troszkę trudniejsze, bo tam mamy do czynienia z odrzucaniem kart, to zachęcam was do sprawdzenia Elis. Teraz oczywiście wyjaśnię już samo działanie w praktyce na graczy oczywiście komputerowych. Miejmy nadzieję, że już za pierwszym razem się uda to. Co tu jest bardzo ważnego? Bardzo ważne jest pierwsze rozdanie. Te 4 pierwsze karty są często tutaj kluczowe. Dlaczego? Bo jeżeli nie dobierzemy tanich pająków, no to sami rozumiecie, to agro nie ma prawa bytu, bo nie wyrzucimy tych wszystkich pająków. Nam akurat widzę, że tutaj się przydarzyła doskonała sytuacja. Po pierwsze, zaatakujemy w pierwszej rundzie, bo mamy token ataku, już tutaj widzicie. Po drugie, w drugiej też sobie przygotujemy pająki na trzecią rundę, bo chcemy atakować. Tej karty na razie nie wykorzystamy, więc może będzie później okazja, żebym ją wytłumaczył. A ta karta się przyda. Mam nadzieję, że wyjaśnię wam już podczas rozgrywki dlaczego. Przeciwnik możecie już sprawdzić, gra Kalisty Trash. Niestety niefortunnie, że też wyspa cienia. Doskonałe rozdanie, moi drodzy widzowie. Jestem na 90% pewny, że na boty są lepsze rozdania na start, bo za każdym razem, gdy testuję, talie są rewelacyjne. No ale dobrze, po kolei. Atakujemy oczywiście to, o czym mówiłem, darmowy atak. To jest tylko zaklęcie, które umożliwia zrobienie kopii w ręku przeciwnika, ale karta ta będzie mieć efemeryczność. Znowu doskonała karta. No i tak, jak już zauważyliście, ta karta ma postrach, więc nawet gdybym chciał, tego poro nie zasłonię. Więc co robimy dalej? Dalej możemy wrzucić tego pająka. Dlaczego akurat tego? Dlatego, że jak widzicie, przywołuję kolejnego pająka i co najważniejsze, my tutaj nie blokujemy, bo i tak nie możemy. I co najważniejsze, w następnej rundzie mam 2 sytuacje możliwe do wyboru, albo nawet więcej z tym zaklęciem. Albo, moi drodzy, rzucamy zaklęcie, przywołujemy jeszcze jednego pająka i zabijamy tego pana, ale wtedy użyjemy 2 punkty. Ewentualnie możemy rzucić tę kartę i wybuffować nasze pająki, żeby zabić tego poro. Ewentualnie przywołać tego i tego.
Mamy kilka możliwości. Szczerze mówiąc, nie wiem, na co się zdecydować, bo mamy tutaj duże możliwości rozegrania tej partii, tej rundy. Ale i tak uważam, że im więcej kart na stole, zagramy na razie taką bezpieczną kartę za jeden, bo wciąż możemy rzucić dwójkę. Ano zobaczcie, to była bardzo dobra decyzja w moim wykonaniu. Dlaczego? Ano dlatego, że ta karta nie może blokować. I moglibyśmy nawet tę zabić, żeby rzucić pająka. I możemy też tak zrobić, a z drugiej strony możemy rzucić jeszcze jednego pająka, który przywoła jeszcze jednego pająka i strata jednego pająka nam niczym nie zaszkodzi, niczym nie będzie żadną stratą. Dlaczego? Ano dlatego, że później zastąpimy tym pająkiem, a do tego, że możemy zadać obrażenia. To jest bardzo fajne zagranie, ale uważam, że było za wczesne, bo jak widzicie, naprawił tak naprawdę swój cały klejnot, to było głupie. I zobaczcie, trzecia runda, 6 pająków na start, rewelacyjne rozdanie, żebyście mieli świadomość, to było bardzo dobre rozdanie. I udało nam się za tyle zaatakować przeciwnika. Kolejny, kurczę, tutaj kolejna efemeryczność. Możemy tę kartę zasłonić, zablokować. Zróbmy teraz w razie coś defensywnego. Zagramy tutaj, bo wtedy pająk za 2 jest w stanie zabić tę kartę. Zobaczcie, wtedy ten jegomość będzie mieć tylko 2 punkty. Rzucamy tego pająka, w następnej rundzie buffujemy i prawdopodobnie wygrywamy grę. Jeszcze wcześniej sobie mogę rzucić tego pająka, zobaczymy. To jest wbrew pozorom byste zagranie, bo jak widzicie, będziemy później mocno atakować przeciwnika. Czyli mocno. Mocny to będzie nasz atak, składający się z wielu jednostek. Okej, okay, bardzo fajne zagranie. Przeciwnik przywoła sobie karty. My ich nawet nie musimy blokować, szczerze mówiąc, bo doskonale ta karta w następnej rundzie zadziała. A my mamy dużo, jak widzicie, punktów, więc spasujmy to. Wow. Okej, przeciwnik pozbył się wszystkiego, co mógł. I teraz bardzo ważna sprawa. Pewnie zastanawiacie się, 2-1 czy 2-2? Pewnie myślicie 2-1, no bo ma więcej HP. Otóż nie. Blokujemy 2-2, dlatego że ten postrach jest tutaj kluczowy. Te karty nie będą w stanie konkurować z tymi. No a no dlatego, a właściwie powinienem powiedzieć na odwrót, te karty, które ma przeciwnik, a właściwie ten pajączek, który zostanie, nie będzie mógł blokować tej, więc konkurencja żadna. A my po prostu zaatakujemy. Ewentualnie tutaj, która już kartę zasłoni, ale na to jesteśmy przygotowani. Dużo, dużo sobie przywrócił. Naprawdę dużo, ale minus jest taki, że nie ma już kart i my będziemy tutaj wyznaczyć tempo rozgrywki teraz. Zostawiliśmy 2 punkty, czyli zobaczcie idealnie na to. Na to zaklęcie. Zobaczcie, to doskonale działa tutaj, bo możemy zaczerpnąć z Nexusa, gdyby coś nie wypaliło. Oczywiście atakujemy. Zobaczcie, mamy 3 jednostki. Gdybyśmy nie chcieli tracić tych, to zostawilibyśmy je na stole. Ale to jest talia agro. Talia agro. Tanio rzucamy na stół. Zobaczcie, i tak moglibyśmy rzucić tutaj 2 jeszcze karty. Czy skończymy grę? A no niestety nie. Czy opłaca się to zaklęcie? Nie, bo przede wszystkim ta karta i tak zabije tę. Więc to byłoby po prostu głupie. Aczkolwiek przeciwnik przesuwa to, co nieuniknione po prostu. No i oczywiście możemy zakończyć rundę. My tu więcej nic nie zrobimy. Okej, fajne rozdanie, wbrew pozorom. Możemy tego pająka zastąpić tym pająkiem. Żadna strata, możemy zasłonić. Nawet tymi kartami nie mógłbym, dlatego że mają tylko 2 ataku. Mówiłem wam o tym, tylko jednostki z 3 punktami mogą blokować karty z postrachem. Możemy zablokować. Przy okazji, bo to jest, pamiętajcie, zmrok działa tylko i wyłącznie wtedy, gdy przedtem w tej samej rundzie była rzucona jakaś inna karta na stół. To samo tyczy się też zaklęć. Rzucamy, przywracamy sobie życie, zmniejszamy jeszcze liczbę HP klejnotu przeciwnika i teraz wygrywamy. Zobaczcie, mamy tu jeszcze buffa, gdyby coś wyszło nie tak. Ale my oczywiście atakujemy, nie ma co dłużej przedłużać. Bardzo proste talia. Czasem trzeba podjąć jednak decyzję, czy defujemy, czy atakujemy. Czy poświęcamy pająka, czy nie. Pokażę wam za chwilę te rozgrywki moje, które były na streamie. Pamiętajcie, zapraszam was na streama, bo tam możemy najzwyczajniej w świecie pogadać i pograć razem. I mam nadzieję, że może mi doradzicie, żeby te materiały były lepsze. Oczywiście zachęcam do komentowania tych filmów, bo ja komentarze czytam, ale czasami po prostu YouTube mi ich nie wyświetla. I jak czytam, jest mi miło czytać jakieś pozytywne opinie, ale też słowa krytyki, aby te materiały były coraz lepsze. Jeżeli macie jakieś dla mnie rady, przyjmuję je z otwartymi rękoma, bo chcę, żeby te filmy były tylko i wyłącznie coraz lepsze. Dlatego zapraszam was teraz na rozgrywki, które były na streamie.
Miłego oglądania. Azir z Hekarimem, no jedno z najlepszych. A propos, Azir Hekarim, no tak, dziękujemy ci, gro komputerowa, że tak słuchasz moich widzów. Dziękujemy ci. Okej, okay. To będzie trudna wymiana. A propos Azira i Hekarima, Ciguza, to będzie ciekawa wymiana. Okej, okay, nie stać nas, więc nie zabijemy go. To jest istotne, żebyśmy go zaraz zabili. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zadać obrażenia teraz. Okej, okay, on nie może blokować, więc spróbujmy. Alice nie może zablokować co najwyżej naszego pająka, a w następnej rundzie mam 2 punkty, więc jestem w stanie go zabić, nie? Piaskowi mocno, bardzo mocno, no. Okej, okay, nie dam rady, nie zdążę, widzowie, nie zdążę zadać mu obrażeń. Miał zerówkę, miał rekina, miał idealne rozdanie. W przeciwieństwie do nas, bo my nie mieliśmy pająka w pierwszej rundzie. Okej, okay, ma jeszcze Azira, żeby było zabawniej. To jest trzecia tura, widzowie. I minus 11, nie? To jest trzecia tura, widzowie. To jest przykre. Ten zada najwięcej obrażeń. Nie jesteśmy... Mogę tu zaryzykować Alice, ale to byłoby głupie. Musimy tak zagrać. No a propos właśnie żołnierzy i piaskowych i te sprawy właśnie. Pra pa 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 i mój Nexus już... 12 HP. Która runda? Trzecia. Minus 12 HP. Minus 8, przepraszam. Minus 8. Minus 8. Okej, okay, brakuje nam do rewelacyjnego buffa. Może dajmy po prostu im minusy. Dzięki temu Alice przeżyje między innymi. I przy okazji, co najważniejsze, ci przeciwnicy nie są w stanie kontrować. Tak, widzowie. Dokładnie tak. Zabijmy tylko jednego tego kolegę, żeby nie miał takiej presji w następnej rundzie. I wszystkie te moje postacie zaatakują teraz Nexus przeciwnika. I zostaną 3 punkty. I teraz pytanie. Czy my chcemy spróbować pozbyć się Azira? Bo Azir w aktualnej stanie nie jest w stanie... Poczekajcie, możemy pójść o krok dalej i dostać minus 1. Nie wiem, czy warto to robić. Ale z drugiej strony mamy taką kartę. Robimy to. Robimy to, widzowie. Czwarta runda. Takie obrażenia, widzowie. Takie obrażenia z Liz. Mamy kilka możliwości, widzowie, teraz. Przypominam, że jeszcze jest rekin na stole. Zużył prawie wszystko. Czy on ma coś... On ma może mieć negocję. Ma jeden punkt! Także, widzowie... Holy moly, widzowie! Widzowie! Buja! Ta jest! Ole win! Alice, what are you doing here? It's only bronze 2! Holy moly! Królowa pająków, taka piękna talia, tak ją nazwałem. Powiem wam, że już się pojawiała, nawet widziałem w platynach, może też masterach. Grają nią, tak? Grają nią, ale jest jedna zasadnicza wada tej talii. Później macie przerąbane. Także ostrzy, poczujcie się ostrzeżeni. Okej, okay, nie potrzebujemy tak dwóch kart. W zupełności tyle wystarczy. Siemanko Bluarga, siemaneczko. Miło cię widzieć. Szkoda, że cię ominął niesamowity win z mojej strony. Królowa pająków robi swoje.
Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby znowu to pokazać. A czy Guza może potwierdzić, że nie rzucam słów na wiatr? Więc jest szansa, żeby to powtórzyć. Piękny win, piękny. A nie wiem, czy wiecie, czy nie. A Chiguza to raczej wiem, bo mówiłem o tym ostatnio na streamie. Jeden z widzów, który tutaj był, ostatnio pokonał właśnie w turnieju polskim niesamowicie utalentowanego polskiego zawodnika, nie? Także dzięki wielkie, Chiguza, że potwierdzasz, to się szanuje. Pokonał rozpoznawalnego na scenie polskiej, scenę sportowej, gracza, nasz widz, także jeszcze nie był u mnie, więc nie mogę mu pogratulować. Okej, mamy świetne tempo. Przeciwnik, co? Okej, po prostu chyba czeka. Okej. To jest dla nas świetna wiadomość, bo mamy kolejnego pająka. Wydaje mi się, że pojawi się już LeBlanc. LeBlanc za 3 punkty. To jest idealny moment, żeby ona się pojawiła. Co najważniejsze? My robimy... Aha, już znam ten talię. Okej, znam ją. Okej, wiem już, co to za talia. Dzisiaj oglądałem u innego twórcy internetowego. My kontynuujemy nasz plan. To zostawmy sobie na czarną godzinę. 3 punkty to idealne, żeby były buffy. Zostawmy. Ta karta nie może blokować, więc mamy jakąś przewagę. Tylko, że zaraz zobaczycie, jakie będą tutaj obrażenia niesamowite. Brakuje nam na pająka. Okej, ale zagramy to jeszcze lepiej, wydaje mi się. Wydaje mi się, że spokojnie możemy to spasować. I na miejscu przeciwnika atakowałbym. Po to jest Natalia. Okej, jeżeli poświęcimy jedną kartę, przywołamy sobie dwa pajączki i to jest insta wymiana. Warto ją zrobić, moim zdaniem. Za 1-2 plus atak, także naprawdę okej. Świetna wymiana. Ta karta jeszcze dałem dwa buffy, będą 4 pająki, więc jesteśmy w stanie tu coś zrobić. Okej, czy ja chcę marnować ogłuszenie, żeby Alice przeżyła? To jest unlucky wiadomość dla nas. Musimy zabić jeszcze tego bohatera, bo później będzie zbyt problematyczny. Troszkę mi zepsuł. Zepsuł mi szyki tym zagraniem przeciwnik. Mogłem to zagrać jeszcze inaczej. Zabić tego pająka i przywołać dużego. A z drugiej strony mamy 4 pająki plus ogłuszenie. To będzie... To naprawdę nie wierzę, żeby skończyć grę. Czy damy radę zagrać 3-5? Damy radę, widzowie. Warto chyba zaryzykować. Mamy dwie możliwości, widzowie. Albo inwestujemy w tego pająka, dającego buffa wszystkim jednostkom, ewentualnie później, jeżeli nasi jakoś przeciwnik zabije te pająki, przywołamy sobie jednego dużego, ewentualnie możemy zagrać stuna i tego pająka, nie? Co jest lepsze? To daje tylko jednego buffa i minus jeden. To nas nie przejmuje, tylko ta karta, a i tak zabije pająka jednego naszego. Buff daje też 2 punkty. A to jest tylko jeden pająk. Wtedy lepiej zostanie. Wydaje mi się, że musimy zrobić tak. To już nam umożliwia skończenie gry. Jeżeli przeciwnik ma jakieś zaklęcia, które zabijają po jednym HP, to mamy przeklapane. Mój plan jest taki, żeby teraz ogłuszyć tego pana, bo ta karta nie może blokować. Nawet jeżeli tutaj pojawi się karta, to nie jest problem. Okej, przeciwnik zużył absolutnie wszystko. Dlaczego Shen? Dlatego, że jeżeli Shen by blokował, to on by przeżył z pajączkami. Mamy to! Kolejny win! Proszę państwa, co za pasta! Holy moly, widzowie! Mamy to! Kolejny win! Na bardzo silną talię przeciwnika. Ona jest naprawdę okej. Okej, teraz jest źle, widzowie. Teraz jest naprawdę źle. Teraz jest naprawdę źle. I pewnie nawet nie wiecie dlaczego. Czy jesteście w stanie mi powiedzieć, dlaczego teraz mamy słaby matchup? Jestem ciekaw, czy wiecie, czy nie. Dam wam kilka sekund. Albo naście. Mamy kiepskie karty. Nie mamy Elise, nie mamy pająka za jeden. Okej,
chyba nie wiecie dlaczego, a mianowicie dlatego, że tu jest Katarina i Katarina ma takie zaklęcie jak... I możecie jej wierzyć na słowo. To boli. To boli pająki, które prawie zawsze mają jeden punkt HP. Okej, to już lepiej wygląda. Naprawdę to już okej wygląda. Dlatego, że przypominam, mamy dużo zaklęć i tu sobie oszczędzimy dwa punkty. No tego absolutnie nie rzucimy, bo byśmy stracili bardzo dobrą umiejętność. Czy czynnik nic nie rzuca, co jest ciekawe? W ogóle nie mam pojęcia, co to jest za połączenie. W sensie, jak to może działać? Nie rozumiem. No i właśnie, przypominam, robi jeszcze... Oj, właśnie tego się obawiałem. Tego się obawiałem, widzowie. Zobaczcie, jaka świetna karta. O tym zapomniałem też wam wspomnieć. Czy my możemy to blokować? Absolutnie tego blokować nie możemy. Musimy się liczyć z tym. Ja już kiedyś grałem talią pod Katarinę. Problem jest taki, że cały czas wydaje się 4 punkty na to, żeby rzucić ją na stół. I w międzyczasie nie macie nic innego na stole. Rozumiecie? To duży ból. Nie wiem, czy będzie chciał poświęcić jeden punkt. Okej, chcę poświęcić go w Nexus. To jest ciekawe. Okej, chciałem tej karty. Naprawdę chciałem ją zobaczyć. Rzućmy ją. Nawet jeżeli tutaj rzuci Katarinę, to nie jest dla nas problem. Dlatego, że tu Alice tworzy kolejnego pająka i im więcej pająków nad stole, tym co? Tym większe obrażenia w Nexus. Dokładnie tak, moi drodzy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić tu wiele. Okej, to jest spoko dla nas wiadomość. Zwłaszcza, że możemy tę kartę łatwo skontrować i przy okazji przywołamy sobie kolejnego pająka. I przy okazji będziemy mieć na 100% buffa w kolejnej rundzie. Przy okazji mamy świetne zaklęcie, nie? Przy okazji, jeszcze przy okazji, przywrócimy sobie życie. Worth it asyfy, tak zwany. Katarina już nie jest możliwa do rzucenia. Przeciwnik nie ma kart na stole, dzięki którym może nas blokować. Bardzo droga Alice, LeBlanc, to 3 punkty. Okej, przeciwnik chce się pozbyć naszej Alice i to jest minus, bo nasze buffy nie będą działać na pozostałe pająki. I to faktycznie jest problem. Zmarnowaliśmy bardzo dobre to zaklęcie, żebyśmy mogli zrobić sobie przewagę na stole. Czy to jest złe? Myślę, że to nie do końca jest złe, dlatego że i tak, patrzcie, to jest 5-1, nie? Wiecie co, możemy spróbować zablokować tę kartę, tak żeby nie tracić Alice i po następnej grze skończyć. I możemy zaryzykować, ale wtedy stracimy stracimy bardzo dobrego buffa. Czy jesteśmy w stanie poświęcić tutaj 3 pająki, żeby przywołać dużego pająka? Cisnę, ci guza, jest szansa na silverka jeszcze dzisiaj. Czy jest szansa, żebyśmy poświęcili 3 jednostki? Możemy to spasować. Jeżeli przeciwnik też spasuje... Okej, jesteśmy w stanie poświęcić 3 pająki. Mało tego, przywołamy sobie 2 kolejne. Okej. I wtedy damy buffa w następnej rundzie. Okej. To było do przewidzenia. To było coś, o czym mówiłem. Tak, poświęcamy jednego. Poświęcamy drugiego. Zastanawiam się cały czas, czy nie zastunować, ale plan z tymi pająkami wydaje się idealny. Przeciwnik zużył już wszystko. Tylko problem, wiecie jaki jest, widzowie? Że ja chyba sobie nie mogę pozwolić na takie zagranie w następnej rundzie z tym stunem. Bo teraz mi się przypomniało, że przeciwnik może mieć najzwyczajniej w świecie... Wiecie co może mieć? Negacy zaklęć. I uważam, że jeżeli to zrobi, to i tak przegra grę. Katarina jest w tamtym miejscu, więc...
Okej, okay, zróbmy to inaczej. Zróbmy na razie, rzućmy na stół, poczekajmy na kontrę przeciwnika. Przeciwnik musi coś zrobić, bo inaczej skończymy grę. I teraz dopiero rzucimy ewentualnie stuna. Przeciwnik nie ma już negacji! Zużył wszystko! Przeciwnik zużył już wszystko, nie? Tylko po to, żeby zabić tego dużego pająka. Wiecie, co to znaczy? Że wygrywamy w tym momencie grę. Holy moly, guys! Holy moly, no naprawdę... Naprawdę dzisiaj to wygląda... Tak to wygląda. Okej, okay. No niestety dzisiaj Achiguza widział, jak nas taka talia podobna pod fiorę, ale co najważniejsze, pod zamrażanie zmiażdżyła. I może być niestety tym razem podobnie. To jest świetne połączenie, ale brakuje mi tu jedynki. Nie wiem, czy nie zaryzykować, ale i tak wygrywałem z takim już, z takimi kartami, więc może zróbmy tak. To nie jest złe, ale tu mamy dwie za dwie. Okej, już trzecią za dwa. Punkty. Szkoda, tracimy darmowy atak Nexus, bo mamy tutaj jedynki. Super, super, że on to zmarnował. Jestem pewny, że nie poświęci tej karty. Nie poświęci, bo ten pająk po prostu zasłoni. Ewentualnie może mieć zaklęcie pafujące, ale tak o to się za bardzo nie martwię. Uważam, że warto już robić przewagę, nawet kosztem strat Elis. Bo to jednak będą trzy pająki, nie? Chyba, że coś rzuci na stół. Okej, okay. To jest bardzo dobre zagranie. To było bardzo dobre zagranie, dlatego że nie zdążyliśmy przywołać pająka. Ale z drugiej strony dalej robimy nasz plan. Nasz plan, który działa. Prawdopodobnie tu pójdzie. Ano dokładnie. Ale my, co najważniejsze, będziemy mieć buffy, możemy spokojnie użyć takiej karty, więc wszystko jest pod kontrolą. Przeciwnik jest w plecy. Uważam, że z taką talią warto mieć już coś na stole. Mam nadzieję, że nie ma Brauma, bo Braum naprawdę nam poprzeszkadza tutaj. Ten Poro niestety tu będzie kluczowy. Ale i tak damy radę go zaskoczyć w następnej rundzie. Uważam, że musimy zagrać bardzo bezpiecznie. Zagrywam dwójkę, następnie trójkę i ewentualnie jeżeli wystarczająco dużo kart zginie, a wątpię, dlatego że niedługo wszystkich... Okej, okay, to boli. To niestety boli. Nadal jest buff, który umożliwia zabicie chociażby tej karty. Mamy dużą przewagę na stole. Przeciwnik na szczęście dla niego małym kosztem zrobił nam duży problem. Uważam, że miał bardzo dobre rozdanie, chociażby dwa odmrożenie na start. To naprawdę dużo, chociażby Brown na start. My robimy swoje. Jeżeli nawet stracimy tutaj trzy karty, to będę wdzięczny. Jeżeli nie, to w następnej rundzie po prostu zmusimy przeciwnika po to, że do tego, żeby nas zabił. I wtedy przywołamy jednego dużego pająka. Brakuje mi tu zmiażdżenia, naprawdę brakuje mi tu zmiażdżenia, bo postrach to za mało. Wygląda to nie najgorzej. Zostaną najsilniejsze pająki. I blisko było pozbycia się tych dodatkowych. Szkoda. Może jeszcze jakieś tu zabójstwo wleci, bo to jest możliwe. No właśnie, i to zabójstwo też tutaj dużo nam przeszkodziło. Okej, okay, to jest całkiem bystre. Zmniejszanie punktów ataku, uratowanie jednostki. No i niestety odmrożenie. Przeciwnik zużył wszystko. Dużo kart poświęcił. To jest duża przewaga dla nas. Mało zrobiliśmy damage'a. To jest piąta runda. To w ogóle nam nie pasuje. Nie pasuje nam absolutnie. Pytanie, co on rzuci? Darius teoretycznie może się pojawić, ale z drugiej, wiecie, troszkę mu brakuje tych punktów.
Tego buffa wolałbym zostawić, to też, musimy to spauzować. Mam nadzieję, że przeciwnik zaatakuje, poświęcimy 3 pająki. Okej, jestem pewny, że teraz zaatakuje. Tu nas złapie jakąś trójkę. Brakuje mi tu jakiegoś małego pajączka, który niestety poleciał tutaj. Ta karta miała zmiażdżenie i ewentualnie można ją buffować, bo jest, bo zadałem jej obrażenia. Mamy 3 duże pająki. Co najważniejsze, one mają postrach. Mam nadzieję, że teraz zagram tu całkiem bystro, bo zamierzam tutaj kolejnego pająka z postrachem zagrać. I dzięki temu dam buffa sobie i ta karta nie będzie w stanie tego blokować. Wystarczy, że przeciwnik będzie mieć zamrażanie. Okej, to nam ratuje skórę. Okej, ta karta była tania do rzucenia, ma postrach i zobaczymy, co rzuci przeciwnik. Okej, to nas nie boli. To nas naprawdę nie boli, bo przeciwnik prawie wszystko zużył. Ma tylko jedno odmrożenie, a my mamy 4 karty z postrachem. 4 karty z postrachem i tylko jeden przeciwnik, który może je zasłonić. Nie ma już tego dużego odmrożenia. I mamy jeszcze koło ratunkowe w postaci zadania obrażeń Nexusowi, nic przy tym nie robiąc. Przeciwnik musiałby jakoś się pozbyć tych silnych kart. Okej, no i tak myślałem, odmrożenie, które tam zostało. To niestety zabraknie. Oczywiście Braum mógł zasłonić, bo ta karta nie ma postrachu. Ale naprawdę jedzie nasz kolega na uparach. Jedzie ten nasz kolega. Uważam, że i tak musimy zagrać zaczerpnięcie. Dlatego, że nie wiemy, co przyniesie kolejna runda. I nie wiem, czy będzie okazja użycia jej później. Ale z drugiej strony zdradzimy się z ostatnią kartą. Zaryzykuję. I tak jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Myślę, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Nie chcę się pozbywać tej karty. To jest kolejna dobra karta, żeby zaskoczyć przeciwnika. Jedyne, co musimy zrobić, to przeżyć. To przeżyć. Ta karta skończy grę w następnej rundzie. Przy okazji dobierzemy kolejną, więc jest okej. Na szczęście brakuje jej jeszcze odmrożenia, więc jest całkiem okej. Pytanie, w które to pójdzie odmrożenie? Niestety w to, co bym nie chciał. Zobaczmy, jak to wygląda. Zostaną nam 4 karty. 2 z postrachem. Uważam, że Ashi trzeba zabić, bo brakuje jej minimalnie do odmrożenia, a to duża strata. Możecie mi wierzyć na słowo, bo dużo już grałem taką talią. Przeciwnik zużył już, a wszystko, wszystko już. Wciąż możemy zaatakować Nexus, zrobić sobie większą liczbę kart na stole i tymczasem skończyć grę w następnej rundzie. To będą tylko zaledwie 4 punkty. Plus, przypominam, dobierzemy jakąś kartę. Ta karta jest w stanie zablokować którąś z tych. Braum musi się zadowolić którąś z tych, więc to jest na razie win. Tylko tak, jest odmrożenie, zabójstwo,
i buff. Także idealna kontra, żebyśmy nic mu nie zrobili, nie? To jest drugi raz skierowane odmrożenie w mojego pająka, nie? I ja nie jestem w stanie nic temu zaradzić. No i Braum, to jest zła dla nas wiadomość. To jest naprawdę zła dla nas wiadomość, bo chociażby taka, że zabije nam pająka, z każdego pająka, który ma jeden punkt HP, ma dwie karty w ręku, w tym miał niestety dobrane odmrożenie. Mam nadzieję, że dobiorę jeszcze jedną bestię zagłady. I to jest złe. To jest bardzo złe dla nas. Zostawiam sobie, żeby w razie co ta karta zadziałała. Ale zobaczcie, jaki przeciwnik ma. Przeciwnik ma dużo farta. Przeciwnik ma naprawdę farta. Dobrał kolejną Ashi. Robimy przewagę na stole po to, żeby mieć czym blokować i ewentualnie później zagrać kartę. Oby to spalił, oby to spalił. Patrzcie, przeciwnik to spalił i mamy prawo ruchu. Cholerna reklama. Nie psujcie nam takiej wspaniałej, wiekopomnej chwili, w której wygrywam kolejną grę. Że jest w zasięgu, jest naprawdę w zasięgu. Okej. Czy mamy szansę? Uważam, że mamy teraz duże szanse wygrać. Wiecie dlaczego? Bo tu będzie nieumarły. Nieumarły, który nie może blokować. A na talię na agro? To zła wiadomość. Okej, na razie te karty nie potrzebujemy. To jest nasza taka... To są nasze fajerwerki, petardy, nie? W najmniej odpowiednim czasie wyrzucamy przez okno. Nie coś w ten deseń, nie? Ale nie ludziom, nie wiem, tam gdzieś, tylko... Wiecie, sumiarkowanie. Jest z głową. Okej, Elise jest tu bardzo potrzebna. Ta karta ma postrach, jest też bardzo potrzebna. Okej, to nie jest dobra wiadomość. Po pierwsze, tego buffa nie użyjemy za szybko. Przeciwnik ma już dużo lepsze tempo, bo my nie mamy jedynki. Więc... To boli. To boli niestety. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze się poprawi sytuacja. No i ta karta jest za droga. Ona sama w sobie jest bardzo dobra. Tylko ta karta jest za droga. Ta karta jest powolna. Także nie do końca to wszystko idzie po mojej myśli. Bo nie możemy sobie wypracować tej przewagi w early. Tak jak mówiłem, ta karta nie może blokować. Prawdopodobnie tu będzie zagrane 0. 0 zamienia się na kolejną kartę. To też jest talia pod agro. Tylko spodziewałem się tutaj nieumarłego, żeby nabijać staki dla Nasusa. Jeżeli nie wygramy gdzieś tam do 5, 6, 7 rundy, to przegramy grę po prostu. Chyba pójdziemy łeb w łeb, nie będziemy blokować tych kart. Przeciwnik, no dokładnie, przeciwnik ma 0, ewentualnie nie wyłączył sobie klikania. Czekajcie, musimy troszkę poprawić sobie stanowisko dowodzenia. Bo uszak już jest stary, niedołężny. Z plecami jak u 30-latka. Usiądźmy na turecku. To rozwala kolana, pamiętajcie, nie siadajcie, tak? Wiecie co? Nie mamy bardzo fajnej karty, która by go zabiła i może byśmy się wyrobili z tym. Przez to, że tu jest gdzieś karta za 0, tu jest gdzieś karta pod zabójstwo i niestety teraz to uderzenie będzie konkretne w nas. I my nic za bardzo z tym nie zrobimy. Uważam, że... Ojojoj. Ano właśnie. Jeżeli byście się interesowali, to powiem wam tak. Przeciwnik miał jedno z najlepszych rozdań na start. Uważam, że tak musimy zrobić. I tutaj przywołać pajączki 2. I wtedy Elise ma na pewno awans. Jeżeli dobierzemy pająka buffującego nasze pająki i jednocześnie dające minus, te karty nie będą w stanie zablokować. I to jest tutaj ważne. Proszę, żeby ta karta była.
Zobaczmy, co rzuci przeciwnik. No właśnie, dopiero to rzuca w tym momencie. Zagramy bardzo defensywnie. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego to zrobiłem. Po pierwsze, będziemy w stanie tego przeciwnika zabić, bo będzie mieć jeden punkt obrażeń. Jeden punkt zdrowia. To jest bardzo zła wiadomość, bo cieszyłem się faktem, że on ma bardzo mało tutaj punktów już, mało kart, mało punktów. I tymczasem sobie dobierze. Ja nie jestem w stanie go zabić, więc muszę mu na to pozwolić. I dzięki temu, zobaczcie, dobierzemy sobie tutaj pajączki. W następnej rundzie, żeby było zabawniej, wybuffujemy pajączki. A teraz sobie przywołamy pajączki. Dokładnie tak, tak, tak. Musimy sobie zostawić. Musimy sobie zostawić to na inną porę. To też jest dobra wiadomość. A to już jest absolutnie niedobra wiadomość. Idealnie zostawi nam na pajączka. Jeżeli to zagramy. Ale z drugiej strony byśmy... To nawet nie pozwoli nam zabić tych kart. Bo myślę nad tym, żeby przypadkiem nie użyć tej karty później. Jeżeli Elise by przeżyła, a zapowiada się na to, że przeżyje, to... Będzie działać postach i wyzwanie i wtedy zabijamy Kindred. Zagrajmy defensywnie, skoro przeciwnik wszystko zużył. Zmniejszmy mu liczbę kart na stole. Troszkę się podhilujmy i dajmy sobie jeszcze jednego pająka, którego strata nie będzie tak bardzo bolała. Nadal mam jeszcze możliwość rzucenia buffa. Teraz już to oczywiście jest... Po herbacie to już jest. Muszę coś sprawdzić. Okej. Okay. To działa, co chciałem zrobić. Chyba musimy tak zagrać. Przywołajmy sobie troszkę żyćka. Przywołajmy. Kradnijmy, zaczerpnijmy, cokolwiek. Łukasz innego, jak ty się wysławiasz. Ludzie cię oglądają. Sorry, Łuszak, sorry. To jest powolne, więc nie cieszcie się. Dopóki nie znajdziemy tej karty... Musimy to zagrać. Musieliśmy to zagrać. To jest świetna karta teraz. Bo i tak nie mogła blokować. Ale my zagramy inteligentniej. Musimy poświęcić wszystkie te pająki. Bo i w przeciwnym wypadku przeciwnik wygra i tak w następnej rundzie. Po drugie, mamy przywołanie w razie co w następnej rundzie, a będzie idealna liczba, bo tak, ten przeżyje, ten i ten. Także może się jeszcze uda. I co najważniejsze, nie wiem czy zwróciliście uwagę, Kindred zabijam jaką pierwszą, żeby ten stack na pewno tą, wiecie, nie został. Jest wyrównana sytuacja. Jaki jest minus, ogromny minus, że przeciwnik ma dwa punkty. Dwa punkty z wyspą cienia to bardzo dużo. On miał tych trochę bohaterów. Prawdopodobnie będzie to Nasus. Nasus niestety z tym. No niestety spóźniłeś się, kolego. Okej, widzowie! Nie jest do końca dobrze. Chciałem tak rzucić. Nie jest do końca dobrze. Dlatego, że dostaniemy debuffa, nie? Nigdy nie przestaje.
Aczkolwiek chyba to... Czy Nasus też miał podwójny awans? Tak! Przywrócić słoneczny dysk! Okej! Okay, ale wystarczy zaklęcie. Wystarczy jedno zaklęcie. My od razu atakujemy. Nie obchodzi nas ba. Nie ob... Niestety, widzowie. Nawet kolejność nie miała znaczenia, bo zaklęcie zadziałałoby jako pierwsze. I mean, I am king, but Alice is cool. Nie słuchajcie mnie, po prostu euforia mnie dopada. Po prostu po dzisiejszych, nie wiem, 10 chyba porażkach w końcu zacząłem wygrywać i w zasięgu jest ten cholerny, srebrny orzeł, czyli ja, mający silver. Dokładnie tak, widzowie.